Hej, hej, siemaneczko, jestem Typolo, witajcie w kolejnym odcinku tutaj na moim kanale. W tym odcinku spróbujemy się wcielić w Huntera. Tak jest, tutaj długo czekałem na ten moment, bo nie ukrywam, że Hunter jest jedną postacią, która spośród wielu, która mnie ciekawi i czy uda nam się w ogóle tutaj wcielić w tą postać. Zobaczymy, spróbujemy. Mam w bagu zbroję łowcy, więc to sobie na pewno założymy, bo właśnie w łowce chcemy się wcielić. Co do tego, łuk już mamy. Łuku raczej nie będę zmieniał, no chyba, że będzie wymagać to tego jakaś inna postać, ale myślę, że to możemy zostawić. No łuk będzie nam ratować tyłek nieraz tutaj. Dobra, potrzebujemy jakiegoś pole arma, coś tego typu. Dobra, mamy tutaj grobową grozę. Nie będę tego upgrade'ować. Zobaczymy, jak to będzie działało, ale zbroję muszę tutaj już ulepszyć sobie. Weźmy sobie ostudzenie, impulsu i ochrony nie potrzebuję, bo będę bazować na moich pecikach, a zaraz zobaczycie tutaj trzy artefakty, czy te trzy, tak, artefakty chyba. Tak, tak, artefakty. Będziemy mieli artefakty do przywoływania naszych tutaj pecików. Więc tak, potrzebujemy skrócenie czasu tych regeneracji tych artefaktów, więc sobie tutaj to ostudzenie ulepszymy. Co my mamy? Rój pszczół, mróz i synergia prędkości. Jak najbardziej, jeszcze rój pszczół będziemy mieli dodatkowo. Superanska sprawa, w takim razie robimy, lecimy z tym. Zaraz zobaczymy, jak to będzie działało. Dobra, to teraz zbierzmy się za te artefakty w takim razie. Zróbmy to jak najmocniejsze. 114. Co to jest? Owieczki. Owieczki biją podobno i dają nam losowo tutaj efekt prędkości, trucizny lub ognia. Zobaczymy, może też zenchantują nasze potworki, nasze pety, właśnie te owieczki. Zobaczymy, bo sam nawet jeszcze tego nie sprawdzałem. A dobra, mamy kostkę, weźmy sobie piecha i jakąś najmocniejszą lamę, tylko mam 112. Co tu jeszcze mamy? 112, tak, lama jest 112 najmocniejsza. Mamy tutaj jeszcze golema, ale myślę, że golem to będzie bardziej taki summoner, jakiś warlock. Tutaj nie będę spoilować, co jeszcze was czeka, ale no, mam tu wiele pomysłów, jeżeli chodzi o wcielenie się tutaj, takie czysto RPGowe tutaj w te postacie. Dobra, mamy lamę, mamy piecha i owieczki i rój pszczół. Myślę, że to powinno nam starczyć. Sprawdźmy to, zobaczmy, jak to działa. I pyk. Mamy trzy peciki. Okej, i rój pszczół, jeszcze nie wiemy, jak zadziała. Spróbujmy sobie zrobić jakąś taką standardową miejscówkę. Nie za długo, może dolne sale? Co wy na to? Sprawdźmy to, bo jeszcze tego nawet nie odkryliśmy tutaj jednego itemku. Okej, no ryzyk fizyk. Zobaczymy. Sam jestem ciekaw w sumie. Ale to będzie jeden z takich trudniejszych buildów, tak mi się coś wydaje. Nie liczę tutaj na jakiś super mocny survival. Dobra, mamy tutaj te trzy peciki. Próbujmy, sprawdźmy to. Oj, oj, oj. No, nie jest lekko. Pies mi już padł. Owca też. No, powiem wam, że jest ciężko. Uwaga. No, ten armorek też mam słaby. Pszczółka nas tutaj ratuje. Uwaga, aj, nie mamy nic na przeżywanie, zobaczcie, giniemy. No, jedna śmierć. Zobaczymy, jak daleko dojdziemy. No, to nie jest też z tych łatwiejszych, tajnych misji, raczej to jest ta trudniejsza. Okej, no. Ten pole arm jest słaby, ojoj, bo obrywamy ostro. Zbroja Huntera jednak nie jest dobrą zbroją. Zbroja łowcy, chciałem powiedzieć. Jak drugi raz umrzemy, to będziemy musieli coś tutaj zmienić. Zrobimy sobie może dwie lamy.
Dobra, padliśmy znowu. Zaraz sobie tutaj zmienimy naszego builda. Okej, wpadłem na ciekawy pomysł, bo też mam jako artefakt medalion miłości i dzięki temu możemy przejąć w sumie na 10 sekund do 3 wrogich mobów i te mobki będą walczyć dla nas, w naszej obronie. No zobaczymy. Dobra, co dwie lamy to nie jedna. O, patrzcie. Tylko nie wiem, czy to już nie jest przegięcie, bo już w tym przypadku to podchodzi pod jakby mind control. To nie jest takie hunterowe. No ale zobaczymy. Oj, 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 ale giniemy. No tutaj raczej trzeba uważać i to mocno. Uwaga. Ostatnia szansa. No to nie, to jeszcze spróbujmy z golemem. Może golem nas tutaj poratuje. Okej. No daleko nie zaszliśmy. Okej, ale przynajmniej level up jest. Wiecie co, działam tutaj golema. Ojojoj. Szybciej. Dobra, jeden tank i dwóch z daleka uderzających. Tylko ten golem niech tutaj dojdzie w końcu. Okej. Wow. To będzie hardkorowo raczej. No nie, no zobaczymy jeszcze w krowim levelu, ile nam się uda przejść. Ale już z golemem jakby lepiej. Teraz można coś działać. Bo tutaj jesteśmy dosyć bardzo papierowi. Bardzo, bardzo. No, armor by się przydał lepszy. No ale to jest tak czysto, czysto RPGowo. W leterku takim sobie chodzimy, tylko skórzana zbroja zwykła. Dosłownie. O nie, nie chcę ginąć, jeszcze nie. No i niestety. Dobra, próbujemy krowi level w takim razie. No i dobra, podejście numer 1. Zobaczymy. No bity golemie, 1. Patrzcie, nie mam czym healować tych moich. Oj, oj, oj. Dobrze. No i już po mnie. Właśnie nie wiem, kiedy generują mi się te pszczoły w sumie. Bo jak mnie uderzą. Nie, to nie ma szans w ogóle. Patrzcie na to, to nie ma szans. Chyba, że na dwa golemy. Ale nie widzę, żebyśmy bossa mogli ubić. Ajajaj. No trudno, dojdziemy tak daleko, jak się tylko da. Ło. Jednak te lamy nie są takie dobre, jak myślałem. Ojoj, ja tutaj zbyt odważnie lecę, widzę. Dobrze, mam jeszcze jednego golema. Mogę sobie jeszcze dołożyć. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie sobie, tutaj za jeszcze jednego golema w takim razie dodamy. Tylko szybko. Okej. Dobra, i na dwa golemy. Sprawdźmy to. O, już mi się podoba. Uwaga. O, zobaczcie. Czekajcie, tędy chyba. Wow, wow, wow. Gdzie lama? A jest, jest, dobra. O, i patrzcie, ja sobie strzelam ze strzałek.
golemy tankują. Ej, to zaczyna działać. No, to zaczyna działać. Ale to nie jest takie typowo właśnie łowcze, hunterowe, chciałem powiedzieć. No to jednak golemy to są takie elementale, tak? To nie są stwory takie żyjące, to są takie przywołane, wiadomo. No ale cóż, tak gra daje nam tutaj do dyspozycji ten temat, więc próbuję w ten sposób. No nie będzie to taki zwykły build hunterowy, ale działa! To jest najważniejsze, że to działa. Zobaczcie, i przechodzimy dalej po kolei, nie? Trochę to potrwa, ale no zobaczymy. Przebijamy się przez wrogów po kolei. Przydałby się trzeci golem jeszcze. Gdyby nie to, że mam tak słaby armor, to byśmy tutaj nawalali lepiej, na pewno. Dobra, spróbujmy to popchnąć do przodu. Wow, ale oberwałem. Dobra, zużyjemy trochę strzałek tutaj. O, się skombili teraz. Fajnie, jeden z drugim uderzają razem. Czy dotrzemy do bossa? To mnie mega ciekawi. Uwaga. Czy tutaj... Czekajcie, nie tędy chyba. O, i chyba padniemy tutaj zaraz. No. I golem mi padł jeden. No i drugi padł. Dobra, spróbujmy tutaj strzałkami pod... dowalić im tutaj. Dobra, jeden golem się zrespił. Czekajcie, my chyba mamy górą iść? Nie. Możemy iść dołem. Dobra, drugi golem. Chodźcie na dół. Właśnie nie ma jak kontrolować tych golemów. I lama. Dobra, lecimy. Uwaga, biorą nas z każdej strony. No i giniemy. O, shit. Dobra, no tu, padliśmy raz, ale jesteśmy bardzo, bardzo blisko bossa. Już jesteśmy po prostu minimalnie oddaleni od tego bossa. Uwaga. I przechodzimy, patrzcie na to. Doszliśmy do bossa. Okej. No a te moje potworki, o, dobra, zrespiły się. Czy ja mogę je uleczyć? Dobra, próbujemy bossa. Jak to przejdziemy, będziemy hardkorami. Przy takim buildzie to jest mega, mega ciężko. No ale zobaczymy, próbujemy. Uwaga, nie mamy nic do leczenia, tylko naszą miksturkę. Ło. No niestety, ostatnia szansa. Sprawdźmy to. Oj, 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 oj. No raczej nie ma opcji tego pokonać. Nie, nawet z golemami tutaj. Nie, patrzcie co się dzieje. Ja już życia praktycznie nie mam. No i moje golemy właśnie padają. No ale jeszcze trochę wytrzymamy. No jeden z najsłabszych buildów, no tutaj nie da się ukryć. Wow.
Dobra, koniec. Niestety wracamy do obozu i build Huntera, no niestety nie mogę tutaj polecić. Może wam się uda zrobić lepiej, zaprojektować lepiej, ale no niestety w tej formie jest to nie do zrobienia. Chyba żebym próbował może z 50 razy, to by musiał, może by się udało jakimś fartem, ale to tyle. Także dzięki za oglądanie, dajcie znać, co myślicie o tego typu odcinkach, co myślicie o tym buildzie, może tu coś powinienem poprawić. Bardzo chętnie poczytam w komentarzach i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, siemanko, hej!